W dzisiejszym odcinku będę robił terrarium dla tego pięknego Lampropertisa. Także zapraszam. Nasz Lampropertis dosyć długo czeka na swoje terrarium, dlatego jak widzicie od ostatniego razu, kiedy pokazywaliśmy go na naszym kanale, dosyć sporo już urósł. Jak widzicie, już dosyć sporym wężem. I przesiaduje sobie na razie w takim terrarium zastępczym cały czas. No ale już zdecydowanie z niego wyrósł, dlatego w końcu wzięliśmy się do obiecanej pracy, bo już nieraz mówiliśmy wam o tym terrarium, że będziemy właśnie je robić dla niego. I w dzisiejszym odcinku będziecie mogli to zobaczyć. A naprawdę mamy na to terrarium bardzo ciekawy pomysł i za chwilę pokrótce wam go opiszę. Postanowiliśmy też, że rozbijemy ten odcinek na dwa różne odcinki, dlatego że pracy przy tym terrarium jest naprawdę dużo i jeden odcinek byłby po prostu za długi. A za jeśli się zastanawiacie, dlaczego jest tak dużo pracy, to pozwólcie, że wam opowiem i zaraz zobaczycie, jaki jest plan. A tymczasem dajmy już spokój naszemu wężowi, niech on sobie idzie do terrarium, bo jak widzicie, nieźle tu szaleje. I właśnie jak widzicie, to terrarium będzie nowym domem dla naszego węża. No i muszę powiedzieć, że jest całkiem spore. Nie wiem jeszcze, czy będzie to jego docelowe terrarium, bo zobaczymy, jak dużo on urośnie, ale myślę, że na jakiś czas na pewno starczy. Natomiast terrarium ma szerokość 80 cm, głębokość 50 cm i wysokość 30 cm. I słuchajcie, bo wymyśliliśmy tutaj naprawdę ciekawy pomysł. Zauważyliśmy, że nasz Lampropertis bardzo lubi pływać sobie, więc tą część, mniej więcej odtąd do tamtąd, wydzielimy jako część wodną, gdzie będzie dosyć spory zbiornik wodny. Tą część natomiast zrobimy suchą i jako podłoża użyjemy torfu. Widzieliśmy właśnie na kanale Snake Barn u Bernarda, że on właśnie wykorzystywał takie podłoże dla swojego Lampropertisa. A my będziemy słuchać specjalistów i zrobimy dokładnie tak samo. Tym bardziej takie podłoże wygląda bardzo naturalnie i w tym terrarium myślę, że będzie fajnie się komponowało. Po tej stronie znajdzie się też ciepła kryjówka, natomiast jedna zimna kryjówka znajdzie się po drugiej stronie, ale spytacie, hej, jak to, skoro tam jest zbiornik wodny? Na tą kryjówkę mam naprawdę ciekawy pomysł. Będzie to jaskinia, która będzie zawieszona tutaj u góry. Dlatego wybudujemy ściankę strukturalną. Jak taka ścianka wygląda, mogliście już zobaczyć na naszych filmach, dlatego że już robiłem takie ścianki dla naszych ptaszników. Tylko ta oczywiście będzie dużo większa i będzie miała jaskinię z pewną niespodzianką, ale do tego dojdziemy później. I myślę, że nie ma co przedłużać i biorę się do pracy. Zaczniemy właśnie od ścianki. No to przenieśliśmy się do mojego stanowiska pracy i przygotuję tutaj odlew czaszki, którą umieszczę później w ściance terrarium. No jest to czaszka z Exotera, pewnie już nieraz widzieliście taką czaszkę. Jest ona z zwykłego tworzywa, natomiast ja wykonam jej odlew. To teraz w tym celu będę potrzebował kilku rzeczy. Najpierw jakiś pojemniczek, w którym ona się zmieści. Mieści się bez problemu, więc ok. Następnie potrzebujemy trochę wody. I na samym końcu specjalny składnik, czyli masę dublującą. I szczerze się wam przyznam, że coś takiego będę robił pierwszy raz, więc sam jestem ciekaw, jak mi wyjdzie. Zaraz się przekonamy. Najpierw muszę odpakować tą masę i wsypać ją do pojemnika. Już tego nie potrafię zrobić, bo nie mam noża. Ładnie to pachnie. No i teraz muszę wlać tutaj wodę i wszystko wymieszać. Z tego co wyczytałem, to muszę być dosyć szybki, bo ponoć ta masa bardzo szybko stygnie. Widzę, że masa już nabrała takiej budyniowatej konsystencji, więc chyba jest ok. No to co, to teraz zanurzam czaszkę w środku. No to minęły już jakieś 3-4 minuty. Masa nieźle związała, zobaczcie. No to teraz spróbuję wyciągnąć czaszkę i zobaczymy, jak wyszło. No dobra, chyba się udało. Forma zrobiona. Teraz muszę przygotować tylko zaprawy do płytek, zaraz tą formę zaleję i muszę poczekać, aż zastygnie. Zaprawa do płytek gotowa, to teraz muszę uzupełnić tylko formę. Już widzę, że przygotowałem sobie trochę za dużo, ale trudno. Dobra, masa uzupełniona, teraz muszę poczekać 2-3 dni, aż to wyschnie.
Także widzimy się za chwilę. Ok, przygotowałem sobie kawałek takiej płyty kartonowo-piankowej. Jej rozmiar jest dokładnie taki jak tylna ścianka terrarium. Jak widzicie, no nie jest jakoś super dokładnie wycięte, ale to jest nieważne, dlatego że i tak będziemy ją całą piankować. Ze steropianu wyciąłem sobie dwa takie kawałki prostokątne i przymocuję je teraz do płyty, bo posłużą one mi za półkę skalną, na której będę opierał całą konstrukcję. A ten steropian przytwierdzę sobie po prostu wkrętami do drewna. To jest tylko takie tymczasowe rozwiązanie oczywiście, tylko po to, żeby po prostu do piankowania mi się to wszystko jakoś trzymało. No okej, po skręceniu wygląda to mniej więcej tak. I teraz tak, tutaj będzie ta jaskinia, o której wam mówiłem. Będzie mógł tutaj Lamp Property spokojnie chować, będzie miał tu zimną kryjówkę. Tutaj będzie miał zejście na dół. Natomiast tutaj pod spodem zrobię takie fajne skały i tutaj będzie ta część wodna. Wyłożyłem sobie tutaj folię, tak żeby nie ubrudzić wszystkiego pianką. No i co, zaczynam piankowanie. A jak widzicie, trochę tego jest. No i wszystko mamy zapiankowane, jak widzicie. Teraz trzeba poczekać jakieś 2-3 dni, żeby to wszystko zaschło. No i jak zwykle dla was to będzie chwila, a dla mnie to będą 2-3 dni. No i jak widzicie, minęło kilka dni, pianka już zdążyła zaschnąć. Jest dosyć sporych rozmiarów, więc czeka mnie dosyć dużo cięcia. Więc tak jak mówiłem wcześniej, tutaj będzie część wodna, więc tutaj wyrzeźbię coś na, kształt takiego nawisu. Natomiast tutaj będzie ta część z jaskinią. Więc tutaj zrobię mały taki pojemnik na lignocel. Można powiedzieć, że uformuję taki wklęsły basen, w którym będzie właśnie lignocel. No i tyle. To co? Zabieram się do pracy. Najważniejsze, żeby zrobić te cięcia jak najbardziej nieregularnie, tak żeby oddać właśnie charakter takiej prawdziwej skały. No i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam już pewne doświadczenie, bo kilka takich skałek robiłem. No i przy cięciu musicie bardzo uważać, bo może się to właśnie skończyć w taki sposób. Dobra, to ja lecę szybko opatrzeć palca, żeby nie nabrudzić tu krwią. I wracam do cięcia. Dobra, plaster z muminkami załatwi sprawę. To wracam do pracy. No dobra, słuchajcie, idzie mi to naprawdę bardzo topornie, bo ścianka jest naprawdę duża. Na razie częściowo zrobiłem już ten dół, ale jeszcze nie wygląda to tak, jakbym chciał, więc jeszcze nad tym popracuję. Ale zająłem się też już tutaj górą. No i jak widzicie, tutaj zrobiłem tą część, do której wsypiemy lignocel. Tu będzie ta jaskinia się znajdowała. I tutaj jest ten taki mały basenik na lignocel właśnie. Także jak widzicie, wycinania mam jeszcze dużo, a już chyba z 2 godziny wycinam. Także lecę dalej. No i słuchajcie, po 3 godzinach wycinania mam na razie coś takiego. Jak widzicie, ścianka nabiera już powoli kształtu. Oczywiście jeszcze nie wszystko jest gotowe, dlatego że tak jak mówiłem, tutaj teraz sobie wstawię tą ściankę, której tutaj brakuje. Zrobię ją z tego styropianu. I przytwierdzę ją wykołaczkami, tak samo jak poprzednio. A następnie wszystko jeszcze raz zapiękuję. Dopiero później, jak to wszystko wyschnie, to nadam już ostateczny kształt całej ściance. Ale myślę, że jak na razie już prezentuje się to całkiem nieźle. No i jak widzicie, używając tych wykałaczek, przytwierdziłem sobie tutaj ten styropian. I na razie koncept jest taki, dodałem jeszcze tą boczną ściankę, którą na razie oczywiście tylko stoi sobie tutaj luzem, ale najpierw ją sobie muszę też zapiankować, dopiero później będę martwił się, jak ją umocować tam w środku. Natomiast tą zapiankuję już na stałe i jak wszystko wyschnie, to wtedy już będę mógł dokończyć, dociąć ściankę idealnie tak, jak ma być.
i będę nakładał wtedy dopiero klej do płytek. Także co, ja się biorę za piankowanie, a wy mi możecie potowarzyszyć. No i wreszcie skończyłem wycinać ściankę. Zajęło mi to naprawdę kilka godzin. Także jak widzicie, efekt na razie wygląda tak. Zrobiłem też zamknięcie do jaskini, które będzie się znajdowało tutaj. I pewnie teraz się zastanawiacie, czemu jest tutaj ta taka dziwna dziura, ale zaraz wszystko wam wyjaśnię. Bo w międzyczasie zdążyła też już wyschnąć moja czaszka, którą przygotowałem wcześniej. No i jak widzicie, tutaj łamał się kawałek, jak wyciągałem niestety, bo była jeszcze zbyt krucha, jak to robiłem. Ale nie szkodzi, to i tak zamaskuję. To i tak za chwilę zamaskuję. No i zobaczcie, teraz ta czaszka idealnie pasuje mi to wycięcie, które tutaj zrobiłem. Wchodzi na styk, no i trzyma się bez problemu. No zobaczcie, czy nie wygląda to świetnie? Dobra, nie ma co zwlekać, bo jeszcze dużo pracy przede mną. Kolejny etap to nałożenie na wszystko zaprawy do klejenia płytek. Jak widzicie, przygotowałem ją sobie tutaj, taką dosyć nie za gęstą, tak żeby łatwo się ją sprowadzało. No i teraz wszystko pędzlem muszę nałożyć na całą tą ściankę, łącznie z tą klapką. To co, ja biorę się do roboty, a wy możecie popatrzeć w międzyczasie, jak to wygląda. Nałożyłem już zaprawę na naszą ściankę z jaskini. Poszło mi sprawniej niż się spodziewałem. To teraz biorę się za tą dużą ściankę. No tu już mi zajmie zdecydowanie więcej czasu. Ścianka jest naprawdę spora, a lepiej zrobić to wszystko dokładnie tak, żeby później nie trzeba było poprawiać. Uff, ja wreszcie skończyłem. Zajęło mi to chyba ponad godzinę czasu. No ale teraz już muszę tylko poczekać, aż wyschnie. Pozwólcie, że wam tego nie pokażę teraz, bo boję się to podnieść, dlatego że jest całe mokre, więc pokażę wam już, jak już wszystko wyschnie. To do zobaczenia za chwilę. To widzimy się po kolejnych 24 godzinach. Jak widzicie, ścianka już zaschła. Jeszcze nie jest to oczywiście ostateczny efekt, dlatego że teraz będę musiał zająć się oszlifowaniem tych wszystkich nierówności, dlatego żeby wszystko wyglądało trochę bardziej gładko, a następnie zajmę się malowaniem. I powiem wam szczerze, że chyba tego już nie będziemy wam pokazywać, dlatego że możecie to sobie zobaczyć na naszych poprzednich filmach, gdzie właśnie takie ścianki robiłem dla naszych ptaszników. Tutaj sobie znajdziecie odnośniki do tych filmów. I myślę, że chyba nie ma kolejny raz sensu pokazywać, jak to wygląda, bo nie jest to naprawdę nic skomplikowanego. Jak widzicie, zamocowałem już też tutaj tą czaszkę, którą zrobiłem wcześniej. Oczywiście to wszystko jeszcze muszę tutaj ładnie wyszlifować, tak żeby nie było tych nierówności, ale myślę, że już teraz prezentuje się całkiem nieźle, nie? Co myślicie? Zobaczcie, tutaj przez oko można sobie zajrzeć do środka. I zrobiłem to specjalnie, dlatego że właśnie tutaj w środku w jaskini zamontuję czerwone LEDy, które będą robiły naprawdę fajny klimat i będą nam tutaj to oko podświetlały. Jak widzicie, tą ścianę tutaj można w pełni wyciągnąć. Bo niestety jak budowałem terrarium dla naszej nagini, to zauważyłem, że po pewnym czasie użytkowania jego, że to jest duży problem, jak nie można zajrzeć po prostu do środka i wyczyścić tam nieczystości, które się znajdują i czasem nawet wyciągnęli węża. Więc tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby to zrobić. No ale pewnie zastanawiacie się, jak to zamocuję, tak żeby się to dało wyciągać i ściągać i tak, żeby wąż tego nie wypychał cały czas. No ale o tym przekonacie się już w kolejnym odcinku. Jaki mechanizm tutaj wymyśliłem, żeby to wszystko działało. Dobra, myślę, że w tym odcinku już wystarczy, bo domyślam się, że jest już całkiem długi. Okaże się przy montowaniu, ale znając już z naszego doświadczenia, pewnie będzie dłuższy niż się spodziewaliśmy. Więc koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby zobaczyć, jak to terrarium będzie wyglądało na samym końcu. Bo w kolejnym odcinku będziemy już wszystko składać w całość i wtedy dopiero będzie widać końcowy efekt. I możecie jeszcze zostawić subskrypcję z jednego powodu. Dobijamy już do 5000, naprawdę niedużo nam brakuje, a na 5000 mamy dla was przygotowany naprawdę fajny konkurs. Więc co, no tylko pomóżcie nam dobić do tych 5000. Tymczasem ja się już z wami pożegnam i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!